No mamy podobę. Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Gremek, a to jest pan Krzysztof Kodonowicz, mój taki dobry znajomy, można powiedzieć, że i przyjaciel. Chlebodawca. Dzisiaj właśnie tego, w ramach relaksu u pana Krzysztofa skosiłem kawałek trawy. I dalej będziemy kosić, pan Andrzej. I dalej będziemy kosić, oczywiście, nie ma sprawy. Panie Krzysztofie, zawsze dla pana służę pomocą. Dziękuję bardzo, panie Andrzeju. Całego serca. Fajny relaks, fajna zabawa przy takiej waszej działce, przy kuszeniu. Jak pan, panie Krzysztofie, ocenia moją pracę? No oceniam, oceniam, panie Andrzeju, bardzo dobrze na ocenę 6+. Bardzo się cieszę z tego powodu. I jeszcze będę prosić pana Andrzeja, żeby przyjechał. Bo tu dla mnie dobrze, mam siły, mam wszystko. Jeśli tylko będę miał chwilę czasu. A jutro masz czas? Jutro nie wiem, nie wiem, trudno powiedzieć, bo też no, ale jeśli tylko będziemy mieli chwilę czasu, oczywiście nie ma problemu. Dobra. I chciałem bardzo serdecznie podziękować dla pana Andrzeja, że dziękuję bardzo, żeby pan mógł dał zdrowie, szczęście. Jaką masz rodzinę, życzę, składam zdrowie dla żony, dla dzieci, jak masz. Dziękuję bardzo, dziękuję. Że dla mamy, dla taty, jak masz jeszcze żyją, żeby żyły więcej, jak ja żyję, z całego serca życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, naprawdę. A ty, żeby... Dziękuję, że przyjechałeś, a miałeś czas, że w jakiś sposób mogłeś nam pomóc. Ale tu wiesz, Wojtku, to jest tak, że ja po prostu pomogłem, skusiłem to w ramach relaksu, bo też to cały dzień w pracy, człowiek też chce się zrelaksować, jakoś się wyżyć. Odpocząć się. Inaczej, no właśnie, wyżyć się inaczej, nie? Odpocząć, a to jest taka forma naprawdę bardzo wspaniała. Panie Andrzeju, mam taką pytanie do pana. Tego. Mam taką pytanie. Żeby pan miał działkę, nie? Swoją własną, nie? Tak. To? Zaprosiłby pana, oczywiście. Czy? Zaprosiłby ale nie, pana. Nie o co chodzi. O to. Pan by, tak jak Krzysiek powiedział, zaprosiłby mnie raz, a i Wojtka. Na koszenie trawki. A nie, no oczywiście. Oczywiście. A drugi raz, panie Andrzeju, powiem panu tak. Czy pan by dbał o swoją działkę? No oczywiście, no, bo to jest fajna forma relaksu. Dlatego człowiek nawet przy takiej pracy jak koszenie trawy czy coś odpoczywa. Może nie fizycznie, ale psychicznie. Tak, to jest inaczej. Dlatego właśnie, panie Krzysztofie, ja też lubię do pana przyjeżdżać, odwiedzać pana, bo pan ma fajną działeczkę. Może sobie uczyć. A mam przerwę? Mam do Krzysztofa pytanie. Panie Krzysztofie, zdeń pan tą koszulę, bo pan ukradł moją koszulę. Bo proszę pana, ja zabrałem panu spodnie, pasek, a koszulę, a następnym razem walnę panu nachy. No i właśnie, panie Krzysztofie, chciałbym jeszcze... Nie, ale koszulę to naprawdę. Chciałbym jeszcze nadmienić, nie? Że to jest naprawdę fajna forma odpoczynku. Do picia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie Wojtku. A to do picia jest. Nie, to nie jest do picia. To jest, właśnie, jak się goli, to się po goleniu. O, super. Naprawdę, dziękuję. Super, o, właśnie. Za dobry uczynek dostałem prezent. Właśnie, niech pan sobie zobaczył. Woda po goleniu, fajna. Naprawdę, super. Naprawdę. A jak w smaku? No w smaku to nie powiem. No w smaku nie powiem, ale zapach jest naprawdę elegancki. Ale na pewno nie będzie. No to panie Krzysztofie, to co? To teraz się umawiamy na następną formę relaksu. Piłowa nie trzeba. Jeszcze kuszenie trawy. Pomóc zagrabić i tak dalej, sprzątać. Okay. Od ulicy i wszystko. Dobrze. A pan Krzysztof ma samochód, to załadujemy na pana Krzysztofa samochód śmieci. Tak, i oddam wam portfel jeszcze. Oddam wam portfel. Co? Oddam wam portfel na koniec. I naprawdę. Przepraszam bardzo, jak jest takie hojny, to tak. Telefony, te dwa, portfel, papierosy dla Wojtka i zapalniczkę. Ja nie jestem papierosy, ja mam swoje. I? Co jest? A koszulę moją masz tu położyć? A nachy? Notatnik tu.
Nechy, to już nie będę żądać. No, a tylko o kombinekach nie zapomnij, bo tak. Wiem. Bo to jest i, a te kominerki to są darmowe. Ale to... Tak jak mówią na kradzione? Ale kominerki... Nie. Szedłem. Widziałeś tutaj Polskie Czerwone Krzyże stali, stoją trzcinki, pojemniki. Szedłem z torbą i one leżeli taką na wierzchu. I to jest bardzo fajna historia tych kombinarek, bo one... I ja podeszłem, a człowiek zabierał ubranie na samochód. Te. I tam jeszcze więcej wieszaków dał mnie chyba 3 na ubranie. Ja mówię, proszę pana, dzień dobry panie, dzień dobry. Ja tak wziąłem w ręce, że one te kominerki, pan by mnie podarowałby tak prezent. A chcesz pan? A poznał pana? Tak. Mówi. No i dlatego mówi, dla Wojtka by nie dał. Mówi, a chcesz pan ich? A mówię, tak. Nie za bardzo, mówię, jak można? Bierz pan. A wiesz jakie chcesz pan? Jeszcze? A mówię, a jak można? Parę sztuk. A ile? Jak znajdę, to wszystko dam. 4 wyszaczki znalazł dla mnie. I oddał 4 wyszaki na ubranie, dobre. A portfel? Portfela nie znalazł. Nie oddał. Ale widzi pan, panie Krzysztofie, dzięki wspaniałym ludziom ma pan kombinarki. Tak. Dzięki kombinarkom dzisiaj uniknęliśmy poważnej kolizji kosiarki. No bo się przycięło druty, które właśnie... przez ten mur niezgody sąsiad prawdopodobnie wrzucił, bo to były koło niego płotu, gdzie nie, właśnie... Nie, on za płot mój rzucił. Nie, tak. Właśnie o tym mówisz, właśnie no. Przez ten mur niezgody właśnie wrzucił po złości drut, żeby spowodować jakąś kolizję. Tak. Wypadek, tragedia. A dzięki tym kombinerkom, które pan znalazł, które pan dostał w prezencie, mamy dzisiaj skoszoną trawę. No. I tu jeszcze dalej pokoczę. A oczywiście. Oczywiście w innym dniu. Nie dzisiaj. Dzisiaj to już może nie, bo trzeba też trochę uporządkować, te ciuchy pozabierać. Przyjedziemy któregoś dnia znowu. Przyjedziecie? Tak. Bardzo możliwe. Jeśli tylko nam czas pozwoli. Wieczorową porą oczywiście. Wieczorową. No. Wieczorową porą oczywiście i sobie skończymy tutaj. Znowu będzie forma relaksu. No. Oczywiście i bardzo... Bardzo i panie Andrzeju, dam dla pana śrubokręty i ten namiot rozbierzesz pan mnie. O panie. No da się zrobić to. No, ja postawię tu te pudełeczki i te śrubki wek. Niwek do pudełeczka te... poskładam drucikiem, zwiążemy tamtym. Dobrze. I na złom. Okej. Okay. Nie ma problemu. Idź tam, kto strąbi, Wojciech. Może kargu. Ale cię nie zostawiłeś. Kogo? Wjazdu. Dlaczego sąsiadu? Nie, ja zostawiłem tobie wjazd. A ja nie wyjeżdżam. Dlaczego? Bo ja nie mam samochodu. A Lublin? Co? A Lublin? Lublinem nie jeżdżę. A Asterka? Nie jeżdżę. Autobusami jeżdżę teraz. To zostawiłem. Chcę nowy kupić. Zostawiłem wjazd do autobusu. No. No, czyli dzisiaj spożytkowaliśmy bardzo ładnie wieczór. No. Jutro rano może trochę pozagrałem sam trochę. O. Bo sprzątam. Będzie trochę. Chwilę też relaksu. No. Czyli panie Krzysztofie, dziękuję panu za mile spędzony czas. Dziękuję również za pomoc. Dziękuję też, wszystkim, pozdrawiam widzów i zachęcam do oglądania naszych filmików. Przywiozłeś Krzyśku. Pan Andrzej G. Borodo. Andrzeja. G. I dziękuję tobie Andrzejku jeszcze raz. Nie ma sprawy. Z całego serca. Kto tam to jeśli tylko będę mógł, zawsze panu pomogę.